Tak, benzyna czysta 9,5. Na swoje potrzeby trzeba sobie zatankować. Żeby to odpalić, to tu ssanie w lewo. Tu mamy gaz. Gaz w tej pozycji jak gdyby do góry, lekko. Odpalamy z kluczyka. Jak odpali, od razu cofamy sanie. Tu maszyna była już ciepła, więc to sanie nie trzeba dawać, tylko... Teraz tak. Mamy cztery dźwignie. Tymi dwoma pierwszymi są od jazdy, tak jak w koparce. Jeżeli damy dwa do przodu, to maszyna jedzie do przodu. Skręcamy sobie w ten sposób. Trzecia dźwignia to jest szybka jazda. Dajemy tylko przy jeździe na wprost, czyli teraz nam ona pojedzie szybciej. Możemy ją włączyć w trakcie jazdy, ale nie skręcamy na tym, nie skręcamy na tym szybkim biegu. Skręcamy w tej pozycji, czyli tak. Skręcając musimy pamiętać, żeby zawsze się dwie gąsienice kręciły, czyli nie skręcamy tak, że dajemy tylko jedną. Możemy uszkodzić gąsienicę. Tak samo w drugą stronę nie robimy czegoś takiego. Jeżeli to będzie taki piasek jak tu i puste wozidło, to się nic nie stanie, ale jeżeli już będziemy mieli ciężar, to możemy gąsienicę zrzucić czy uszkodzić. Kolejna, czwarta to jest kiprowanie tutaj tej skrzyni i musimy pamiętać, że możemy kiprować tylko w sytuacji, jak jest to ramię samozaładowcze opuszczone, tak jak teraz, ale najlepiej, żeby nie dotykało ziemi, dlatego że jak będzie krzywo dotykać, to możemy tutaj tym elementem zahaczyć o wąż. Także może najprościej, żeby nie doszło do uszkodzenia, to kiprujemy zawsze w pozycji takiej, że mamy uniesione do góry i dodatkowo tutaj tym odchylamy sobie w ten sposób. Teraz podnosząc patrzymy, żeby nam tutaj nie zahaczyło i jest wtedy dużo miejsca. I w takiej pozycji nam się tutaj nic nie stanie. Po wykiprowaniu opuszczamy. I podczas jazdy nie jeździmy z tak wysoko uniesioną szuflą, tylko jeździmy o mniej więcej, czy jak przewozimy ziemię w inne miejsce, to łyżkę mamy w tej pozycji. Nie jeździmy z uniesioną do góry, dlatego że wtedy ona tutaj nam się będzie bujać na boki i będzie nam kołysać. Dlatego do kiprowania łyżka w tej pozycji, tak jak teraz, a do jazdy opuszczamy ją mniej więcej tak. No i teraz pokażę, jak nabrać piasek, troszkę gazu. Opuszczamy sobie na dół, dojeżdżamy tutaj do przodu. Możemy troszkę sobie wyłamać, podnosimy do góry. No i tutaj już ja to robię jedną ręką, więc jest mi gorzej. Trzeba sobie powolutku sypujemy. Możemy tutaj jeszcze tym manewrować, tak żeby raz nasypać tu, czy tam bardziej na przód. No i tak kilka razy. To jest fajna sprawa z tą ruchomą łyżką. Możemy sobie podjechać gdzieś tam wyżej. To jak teraz podebrać do siebie. Trzeba tam przechylić, żeby nam ładnie spadło. No to robię jedną ręką, więc jest troszkę wolniej. No i teraz jak chcę, to załóżmy wysypać. Jeszcze nie jest pełna, ale podnoszę sobie do góry. Powolutku. Dojeżdżam. Zawsze tutaj w tym momencie patrzę, czy mi się minie bezkolizyjnie. No i wysypuję, opuszczam.
tutaj tymi dźwigniami trzeba się starać płynnie operować, żeby nie szarpać, zwłaszcza przy nasypywaniu też zwalniać, żeby nie było tych uderzeń na samym końcu. Ogólnie uważać tutaj, żeby gdzieś nie zahaczyć, nie przyciskać się gdzieś tam ciasno przy ścianie. Dosyć wąskie, więc nie powinno być problemu. Żeby zgasić, przekręcamy kluczykiem i gaśnie.